Dzień dobry, dobry wieczór i tak dalej. Z każdym odcinkiem tracę wiarę w Davida Cage'a. To znaczy, on mimo wszystko jakieś postępy poczynił, ale nadal przez te 40 lat od Heavy Raina poprzez Beyond Two Souls do Detroit to jest nadal ten sam poziom głupoty. Ale póki co w głupocie wygrywa Heavy Rain. Co teraz? Zwołaj wszystkich. Robimy obławę na Ethana Marsa. Pilnujcie jego domu dzień i noc. Wyślijcie za nim list gończy do wszystkich agencji. Obstawcie dworce kolejowe, autobusowe i lotniska. Niech wszyscy gliniarze w tym mieście mają oczy otwarte. Jak gość się ruszy, mamy o tym wiedzieć. Tak. Ethan Mars to zabójca z origami. Z origami? O Jezu. Zabójca z origami. Wiecie, jak to wyglądało? Było tak. Co my dubbingujemy, bo ten nie wiem do końca. To jest chyba dla dzieci, tak? Zabójca z origami został zrobiony. Stairway. Wtedy było chyba też lansowane. Ej, co tu się dzieje? Nie, nie, ta bzdura. Okej, co tu się dzieje? Ciekawe, o czym będziemy rozmawiać. No proszę, stary przyjaciel. Najbardziej ekskluzywny klub golfowy w mieście. Dziwne miejsce na spotkanie. Wielki kij, mała piłka. Nigdy nie rozumiałem tej gry. Postanowiłem nie informować o tym Loren. Później po nią pojadę. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Grubego pobili i teraz jak gdyby nigdy nic jest gościem na jakiejś imprezie u starego tego Fajfusa? Co tu się dzieje? Jezu, nie, to jest... Czy czegoś nie brakuje przypadkiem? Ja sobie mogę chodzić, tak? To jest nasz stary kolega? Czy ja coś, nie, coś się zbugowało? Czy mogę stąd wyjść teraz? No, bo jeszcze się kliknę i wyjdę, więc rozumiem, żeby się pogadać z tym gościem, tak? Okej, okay, tu nie chcę wyjść. Nieźle. Nieźle. Dziękuję. Proszę wejść, panie Shelby. Filiżanka kawy? O nie, dziękuję. Nie piję. Gra pan? Raz spróbowałem. Właściciel pola pewnie nadal mnie szuka. To ciekawy sport. Wymaga siły, ale również opanowania i absolutnej precyzji. Może rozegramy partyjkę? Tutaj Tarantino według Cage'a. Dobra. Proszę zdjąć kurtkę i wziąć kij. Jezu. Przytrzymaj 200 klawiszy na raz, Makuła. Dobra, czy przepadł nam rozdział? Coś się zbugowało? Jaki jest przyczynowo-skutkowy związek z tym, co się dzieje? Piłki są w koszyku. Okej. Najważniejsze to właściwie chwycić kij. Gdy jest pan gotów, uderza pan. Będzie tekst nieźle, jak na pierwszy raz, czy takiego. No, to dopiero pierwsza piłka. Następną powinien pan uderzyć mocniej. Chyba nie zaprosił mnie pan tylko na golfa, panie Kramer. Zaprosił kiedy? Rozumiesz, to jest przenośne, że go... Dobrze wypytywał pan o mojego syna. Zgadza się. Chcę wiedzieć, czy Gordy ma związek ze sprawą zabójcy z origami. Jest jakiś mini golf dla...
Mojego syna nic nie łączy z tą podobną sprawą. Więc nie ma się czego obawiać z mojej strony. Nie ma powodu dręczyć mi syna. Mówiłem, nie ma z tym nic wspólnego. Bolec musi sam o siebie zadbać. Z całym szacunkiem, panie Kramer, ale to ja decyduję, jak prowadzę dochodzenie. Mam duże wpływy, panie Shelby. I dobrze płacę za lojalność. Chce mnie pan kupić? Ja tylko pomagam panu zrozumieć, co jest dla pana korzystne. Ile pan chce za spokój mojego syna? Chyba źle się zrozumieliśmy. Nie pogrywam tak. Proszę zostawić mojego syna, bo pożałuję pan. Miłego dnia, panie Kramer. Jest kurde 20. Nie wiem, albo 23. Miłego dnia. Po co była ta rozmowa? Nie wiem. Czy domyślamy się, że tam miał być, zaczęliśmy z synem jakiegoś wysokiego gościa, tak? I to było takie teraz spotkanie, tylko to mówię, to pisał 6-latek. Nie? Parasol! Pierwszy raz widzę w grze parasol. Jezu. Że w Sekiro są parasole, pisze bot, to prawda. Okej, okay, myślenie. 9711 Marble Street. Jestem na miejscu. Ale czego mam szukać na tym śmietnisku? Ciągle jestem osłabiony. Ledwo stoję. Porcelanowe jaszczurki. Nie pasują do reszty tych staroci. Wyglądają na nowe. Jaszczurki są nowe, ale starocie są stare. Ból wraca. Lekarstwo przestaje działać. Sean! Gdzie jesteś, Sean? On myśli. Był tu pożar. Wszystko się spaliło. No. Skończyły się myśli jak coś. Są po prostu przygody ludzi niepełnosprawnych w niepełnosprawnym świecie, bo świecie z dodatkowym chromosomem. Ta scena z tymi gliniarzami u psychologa, to było głupie. To było tylko po to, żeby Cage mógł zrobić dobry, nie, głupi glina i jeszcze głupszy glina. Nie, drzwi ci się zamknęły. To jest człowiek, który po prostu, Jezu, nie wiem. On w kiblu musi cały czas wołać żonę, żeby mu otworzyła z zewnątrz. Oh. Przypomina mi się straszny film z parodią Piły. Co, zobaczmy, co to jest, zanim siądziemy, bo jak siądziemy, pewnie będzie ten. Możemy siąść tu. Siąść tu. Tu. Niczego. Żeby nie obrazić niepełnosprawnych. Nie, przepraszam. To niepełnosprawność w sensie bardziej ten. Oczywiście, to jest źle sformułowane. Ile poświęcisz?
aby uratować syna, masz 5 minut, żeby odciąć sobie czubek jednego z palców przed kamerą. Jeśli uda ci się to zrobić, dostaniesz nagrodę. Ale czym? Muszę przez to przejść. Nie mam wyjścia. To dla Shona. Odciąć sobie palec? O nie! Ale że piła! Ból będzie straszny. Muszę go złagodzić. To jakieś szaleństwo. Nie mogę. Chcę uratować Shona, ale nie zrobię tego. Może mi się udać, jeśli tylko będę dokonywał słusznych wyborów. Musi być sposób, żeby to zrobić. Jaki co ty coś gadasz? Byłoby pójść nie tak. Nie uratuję syna, wykrwawiając się na śmierć. 5 minut. Mam 5 minut, żeby uciąć sobie palec. Muszę się zdecydować i to szybko. Muszę odkazić tę ranę, inaczej tego nie przeżyję. Muszę znaleźć coś ostrego, co pozwoli mi to szybko zrobić. Nie chcę tego przedłużać. Masz 4 minuty i 30. Nie mogę uciąć sobie palca. Po prostu nie mogę. Chcę uratować Shona, zrobię wszystko. Tylko nie to! Odkażający środek mam. Jeszcze zastanowić trawienie, nie? Ale to ten. Teraz tak, co tu jest na górze? Jeszcze. Najlepsze, najszybsze. Największa siła, tak? Więc zbierzmy sobie te. Tak. Szybki, zdecydowany ruch, ciach, ciach. Jest teraz tu. Co to jest? Co tam było? Nożyczki. Nożyczki nie, odłóż. Odłóż. Odłóż, chcę odłożyć, to było odłóż, okej. Okay. Tam to było najlepsze. I jeszcze co? Coś, żeby zatomować krawienie później? Jezu. To też by zrobiła coś precyzyjnym, nie? A tam po prostu nacisnąć szybko. Może być problem. Dobra. Ogólnie nie ma co się ten stresować, no. Coś tam jest na dole. Szkło. Nie. Nie, nie. Odłóż to gówno. Dobra, weźmie tam sobie tutaj. Ewentualnie tą maczetną piła bez sensu, nie? Bo to jest rana szarpana będzie taka straszna, to będzie słabe. Ale to co było wbite... Los, spokojnie. Czas się kończy. Ile będziemy odcinać ten palec? Z chwila, tak? Dobra, nie wiem, może gdzieś były bandaże, ale ten, nie mam czasu. Siekierka byłaby lepsza, tak trzeba trafić. Więc tak, zaczniemy od... nie wiem, do góry? W dół? Do góry? Co, w dół? O co tutaj chodzi? Spróbuj. Ku. E. W prawo. Tak. Co jest? Utnij ten palec! Jezu. Ku. Co jest? Czemu tego nic to zrobi? Spróbuj! Ostatnio jak nie, to ten czas nie ci zawolno? 3 minuty powiedziała. I w prawo. Weźmiemy nóż w takim razie. Próbuj. Q. E. Dół. Co jest? Nie chcę robić. Ej, nie chcę, no próbuj, co ty to...
Q-E. Zapróbuj to przymiarka. Masz 2 minuty i 30. Czyli w dół? Nie, w dół to jest odłużenie. Jeszcze raz, weźmy tą, ta maszeta jest najsensowniejsza, jeszcze raz. Dalej nie próbuj. A. Jezu, nie wierzę. Q. E. W dół. To tak nie boli, Jezu. Błagam. To jest palec. Dużo większym problemem będzie krwawienie, ale rozumiem, że to nie w tej grze. Tak, Oskar. Pod biurkiem. Pod biurkiem co? A, wystarczyło spojrzeć, że to jest najbardziej durny ten... Wszystko na tych kartach pamięci. Ale co to za bzdura z tymi kartami pamięci? To musiał być jakiś świeży obraz tego syna, tak? Ale nie, dobra. To jest pianinko z dupy. Zupa z dziecka rozumiem, że rana przestała krwalić. Rana, ucięty palec. To będzie sikało nieźle, ale nie tutaj. Dobra, Madison cię opatrzy tam w domu, czy tam w tym motelu. Okay. Żeby wziąć palec. Tak, tak, ale oczywiście. Palec zostawił. Poruczniku, przyjąłem. Jesteśmy na pozycjach. Świetnie. Nikt nie rusza, dopóki nie dam sygnału, jasne? Przyszpilimy go, jak tylko wystawi nos. Tak jest. Fart, że patrol zauważył jego samochód. Po co tu przyszedł? A ja wiem. Ty jesteś profilujący. Myślałem, że czytasz w myślach mordercy. No właśnie. Zachowanie Ethana Marsa nie pasuje do profilu psychologicznego zabójcy. A ja wiem, że sąd wybierze twarde dowody, a nie twoje teorie. Co on tutaj robi, nie? Całe miasto jest obława wszystkich... Co ona tam robi? Jak Mars wyjdzie, to baba ma kłopoty. To jak, Polsku? Zgarniamy ją? Nie, zostańcie. Czy baba myśli tutaj? Tak jest. Na motorze w deszcz. To jest największa głupota. To jest coś, to jest dramatyczne. Policja. Policja! Otoczyli budynek, w którym jest Ethan. Skąd ona to wszystko wie w ogóle? Co za bzdura. Muszę ostrzec Ethana! Gliniarze mnie nie znają. Mogłabym wyjść z budynku niezauważona. Więc nie zwariuję. Skąd ona wie, że oni są gliniarzami? Czy wiadomo, oni są tak... Więc gdzie jest ten budynek na tą sprawę? To jest ten budynek? Serio, ja rozumiem, że nie. Baba tu przyjeżdża z dupy. Bo że zauważa samochód etanola i co?
kim w ogóle ona jest? Nie może spać, przychodzi do jakiegoś motelu. Rozumiem, że jak wejdę tędy, tak, to może być jaja. Może być ten? Nie, no dobra, no wchodzimy. Chodzi w tym deszczu, jeździ na motocyklu w deszczu. Psycholka. Wchodzi do środka. Może tu mieszka. Nikogo nie było w pobliżu, kiedy Mars będzie wychodził. Ethan, co się stało? Policja, są na zewnątrz. Mieszka. Chyba przyszli po ciebie. Musimy znaleźć inne wyjście. Ej, dlaczego? Co on tam kombinuje? Jakiś Czekajcie sposób. Na mój sygnał. Musi być jakiś sposób. Muszę coś wymyślić i to szybko. Nie ma sensu próbować górą. Tędy nie uciekniemy. Sprawdzę korytarz. Musi być inne wyjście. Źle z nim. Co się stało? Najpierw musimy się stąd wydostać. Gliniarze wpadną tu lada chwila. Kartony. To były te czasy, kiedy mostowiak ginęła chyba. Boże! I to była szafa czy co w sumie? Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Może tu mieszka? Jest tak samo jak pewnie najebany. Może to tak samo jakby on wyszedł i... To nie Ethan, nie ma palca. On miał 5 palców. Jezus. Ale wyobraź sobie, jak Cage reżyseruje. W tym momencie wyskoczą myszy. A co się tam myśli? Okno jest za wysoko! Nie dam rady się wspiąć! Skrzynia! Może uda mi się na niej dosięgnąć do okna. Która skrzynia? Ta, tu jest jedna skrzynia w pokoju. Ethan po prostu leży. Im głośniej krzyczysz, tym lepiej ćwiczysz, pamiętajcie. Ruszamy na mój znak. Zostań tu, Jayden. Nie ma mowy. Idę z wami. Idę z wami. Przy drzwiach, zostańcie na pozycjach. Ruszamy. Szybko, chodźmy tędy. Mój Boże, oni uciekli wejściem. Wszystkie oddziały policji, tak? Kratkę nie trafi. Z zaułka wychodzi mężczyzna z kobietą. Z kobietą? Z kobietą! To ta dziewczyna, która weszła. Wszyscy na dół! Są w zaułku! Za nimi! Gdzie mam iść? A tędy, sorry. Zakręciłem sobie w tą... Tymczasem korek, nie wiadomo skąd. Deus ex... Jezu, nie, to jest taki syf. Baba z inwalidą umysłowo jakimkolwiek uciekła specjalnie wyszkolonemu oddziałem policji. Gość ich miał na muszce, ale...
Wiedział, że przez kratki się nie strzela. Za dużo pówga. Ethan! Ethan, co ci jest? Nie możemy tu zostać. Ethan! Ethan, zaraz tu będą! Okej, jeszcze raz. Jesteś... Z Ethanem jest coraz gorzej. Ma kłopoty z oddychaniem. Są wszędzie. Zapędzą nas w róg. Kto? Perony. To jedyny sposób. Tłum. Może zgubimy ich w tłumie. Tłum. Może zgubimy ich w tłumie. Perony. To jedyny sposób. Chodźmy. Nie, nie są perony, powiem szczerze. Perony. To jedyny sposób. Chodźmy. Ledwo dyszę. Okej, rozpieprzyłem to. Mamy cię, mordercy, tak? Nie gonią, oni chcieli tylko mordercę, tak? Babka jest jakąś... Jeszcze raz, jesteś fotografem, masz zajebiste mieszkanie, masz miała kredyt. Postanowiła się skończyć. I pomagasz jakimś jemu powiedzieć. Nie będę cię oceniać, Ethan. Chcę uratować twojego syna. Mamy jeszcze czas, ale coraz mniej. Pomóż mi, Ethan. Powiedz, co wiesz. Szczerze. Wyłożę karty na stół. A to jestem tym. Dla mnie jesteś niewinny. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale... Mam swoje powody. Musisz mi jednak pomóc udowodnić twoją niewinność, inaczej masz małe szanse z tego wyjść. Ofiary. Popatrz na nie, Ethan. Popatrz na nie! Ale co ty gadasz do mnie? Osiem zabitych dzieci. Utopionych. W cholernym deszczu. Pierdolonym deszczu. To, to? To twój syn, Ethan. Jezu, to Sean! On ciągle żyje! Odezwij się, Ethan! Powiedz coś! Na chuj już żyje. O Boże. Logicznie. Przegrałeś, Ethan. A! Co zyskasz, jeśli zabijesz kolejnego chłopca? Wkurwiał mnie tak strasznie. Śmiał się, jak przegrywałem w PUBG'a. Nie, to jest zmiana... Porwałem syna. Co? Co? Ale nie pamiętam, jak to się stało. Nie wiem, gdzie on jest. Jedyny sposób, żeby go znaleźć, to wypuścić mnie stąd. Tylko ja mogę go uratować. Sceptycznie, ostro. Sceptycznie. Możesz go uratować, ale nie wiesz, gdzie jest. Ethan, to nie ma sensu. Kocham syna. Kocham swojego syna. To jest ważna scena. I'm acting. Jeśli mnie zatrzymacie, Sean umrze. Kurde, ma argumenty. Czas ucieka, Ethan. Szczerze? Mam gdzieś, czemu to zrobiłeś. Chcę tylko wiedzieć, gdzie ukryłeś Shona. Nie wiem. Gdybym wiedział, już dawno bym go uratował. No, rzucamy nim o ścianę, czy... Dobra. Masz ostatnią szansę, Ethan. Tym razem radzę ci się dobrze zastanowić nad odpowiedzią. Gdzie jest Shon?
Mówiłem już, że nie wiem. Zła od... Nawet jeśli to zabójca, to nie znaczy, że masz prawo go bić! Po czyjej ty jesteś stronie? Bronisz tego żałosnego śmiecia? Bronię prawa, a ono mówi, że jest niewinny, póki nic nie udowodnimy. Gość nie ma żadnych praw, słyszysz? Nie ma żadnych praw! Prawo to jest dla lamusów, jestem twardym gliną. Co to jest prawo, co to znaczy w ogóle? Prawo to jest tam, gdzie jest nie lewo. Blake, co ty robisz? To jest zabójca! Nie ma kurwa żadnych praw! Zaraz wszystko nam wyśpiewa! Ty fiucie! Powiesz co chcesz wiedzieć, albo zrobię z ciebie jebanego kalekę! No dawaj, dupku! Od dawna na to czekałem! Ty Jezu, nie! Dawaj, cieniasie! Sprawdźcie! Cienia. Czy płakał? Zobaczmy. Nie, Jezu, nie! Co jest... Zgrywasz, złama się? No dawaj! Pokaż, co potrafisz! Odbiło ci, Blake! To cię będzie kosztować odznakę! Lepiej się stąd wynoś, Norman! Bo aż mnie kusi, żeby ci rozsmarować mózg na ścianie! Rozumiem, że ten psycholog od tego jest... robi testy psychologiczne. Boże święty... Ethan... Drań wymusi zeznania z Marsa. Chcę mieć swojego winnego i nieważne, że to nie ten facet. Nie pozwolę na to. Opowiem wszystko kapitanowi Peremu. Jedziemy, panie Pery. Kurwa! Ty razem skur... Blake chce wytłuc zeznanie z Ethana Marsa. Trzeba coś zrobić! Co jest ważniejsze, Norm? Odnalezienie Shona Marsa, czy się nad tym z wyrodnieniem? Co to za zagadka logiczna? Nie da się wybrać w takim głównie nie. Do kurwy nędzy! Ethan Mars jest niewinny! Jeżeli chcemy znaleźć Shona żywego, musimy natychmiast wrócić do poszukiwań! Ta sprawa chyba pana przerasta. Daj pan czasu, żeby to spokojnie... Uspokój się! Weźmiemy tripo. Zbyt głośniej grę, wiem, przepraszam, są jakieś straszne bugi z tym dźwiękiem tutaj. Aha. Sorry. O. Czerwony karzeł, moment, co jest grane? Pańska wódka. O Boże. Dzięki. Proszę wybaczyć, ale wygląda pan na zmartwionego. Trudności ze śledztwem? Blake twierdzi, że to Mars jest zabójcą. A pan nie? Sądziłem, że istnieją obciążające dowody. To prawda, ale wszyscy, to nie ma żadnego sensu. Wszyscy gadają o sprawie. Profil psychologiczny nie pasuje, profil geograficzny również. A to jest w komputerze, Jezu. Nie wierzę, że ojciec mógł utopić ósemkę dzieci, a potem porwać własnego syna. Mark nie jest zabójcą z origami. Dam sobie głowę uciąć. Kto zatem? Cholera, nie mam bladego pojęcia. Może powinien pan przejrzeć zgromadzone dowody?
Właśnie o tym samym pomyślałem. To jest holodek taki z dupy. Ze Star Treka. A i jeszcze jedno, proszę pana. Nie powinien pan przesadzać z wie pan czym. To niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Staram się to kontrolować, ale to niełatwe. Coraz trudniej mi to opanować. Jeśli nie będzie pan uważał, to to pana zabije. Byłoby to niefortunne, proszę pana. Przykra sprawa. To znamy. Zobacz, wskazówki. No proszę, chyba mamy coś nowego. Nagranie wideo z parku z tego samego dnia, w którym zniknął Sean Mars. Wątpię, by coś tam było, ale nigdy nie wiadomo. Czy nie sprawdziliśmy tego jeszcze? Tak, teraz warto sprawdzić akta. Ślady opon Chevroleta pozostawiono o 16.02, gdy pojazd poruszał się w kierunku parku. Wracał o 16.37. To by się zgadzało z czasem zaginięcia Seana Marsa. Czy to może być samochód zabójcy? No, czyli skoro złapaliśmy potencjalnego oskarżonego, no to czas teraz sprawdzić ten ślady opon, to znamy. Fi. Ten jedyny sklep, co? Celuloza 70%, bawełna. Tyle? No i 1/4 kilograma papieru. To sprawdzaliśmy. Szkoda, że nie widać twarzy kierowcy. Enhance. Zobaczmy, analiza. Samochód został skradziony. Sprawdźmy. O kradzież podejrzewano Jacksona Neville'a, ale sprawę umorzono z braku dowodów. Jackson Neville, pseudo-szajba, zamieszany w kradzieże i nielegalny handel samochodami, uznany za niebezpiecznego. To u niego zabójca mógł zdobyć samochód. Trop jest słaby, ale to wszystko, co mam w tej chwili. Widzę, że się tutaj scenarzysta znudził i mówił, dobra, utniemy w tym momencie, od razu jedziemy na akcję. Ciekawe, jak tam z breakiem. Rozumiem, że ten, wszystko w normie są te akcje, to się odpierdalają. Gość na przesłuchaniu wyciąga pistolet i tak dalej. Gliniarze się biją, prezes mówi spokojnie z taką manierą jakiegoś kurde klauna. Oho. Mars się przyznał? Nie. Jeszcze nie mogę tak stać i się przyglądać. Stracił przytomność. Muszę pomóc Marsowi się stąd Damy wydostać. Damy mu chwilę i do niego wrócimy. Jest twardszy niż myślałem. Instynkt mówi mi, że Mars jest niewinny. Muszę go stąd twardziej zabrać. Twardziej czy nie, pęknie. Jak wszyscy.
Jakby nie było, gratulacje, poruczniku. Kawał dobrej roboty. Zwołałem już konferencję. Zaczyna się za godzinę. To będzie wielkie wydarzenie. Nie lepiej zaczekać, aż zdobędziemy jego zeznanie? Nie ma sensu. Już się powinienem porozmawiać z przełożonymi. Prasa tylko na to czeka. Nie, to głupie. Ethan Mars jest niewinny. Naprawdę wierzy, że tylko on może uratować Shona. Co jeśli ma rację? Zaryzykuję. Muszę go stąd wydostać. Wszystko wróciło do normy, tak? Nieważne, kto zaczął. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. Podajcie sobie ręce i tyle. To nie moja sprawa. Jeśli Perry i Blake uważają, że Mars jest zabójcą, to co ja mogę z tym zrobić? Muszę coś wymyślić i wydostać stąd Ethana Marsa. Nawet jeśli jest jedna szansa na 1000, że mówi prawdę, to tylko on może uratować syna. Może jest winny? Dziwnie się zachowuje. Jego zeznania są zagmatwane i... Kurde. Ani razu nie powiedział, że nie jest zabójcą Zoli. Jezu, nie, ta logika to jest... Nic nie zrobię dla Marsa. Postawiono mu poważne zarzuty. Ten dureń Perry ma gdzieś, że Blake bije świadków i czy Mars jest winny, czy nie. Chcę tylko móc powiedzieć prasie, że aresztowali zabójcę z origami. Nie wierzę w jego winę. Facet kompletnie nie pasuje do mojego profilu zabójcy. Nie, nie pójdę do pani. Gdzie to było, ten pokój przesłuchaj? Nie ten. Nie ten. Nie ten. Co tam masz? Ojej, momencik. O Boże, coś ciekawego się dzieje. Moment. Zrobimy to cięcie, bo mam chyba padneta w sieci. Więc zróbmy tutaj drobne cięciunio.